co by pan zmienił? Tak w pierwszym, co jest do zmiany? Służba zdrowia może... A wszystko jest. Darmowe leki miał pan? Wszystko jest do zmiany. Tusk będzie lepszy, czy ktoś inny? No, jak pan to widzi? Koło na tego premiera? Na pewno będzie lepszy, to jest gość na poziomie. Czy na poziomie jest Tusk? To jest na poziomie światowym i to jest prawdziwy patriota, no, dla mnie. A dużo są, że Kaczyński z patriotą, jak tu nagrywam. Patriota dla... do swoich kieszeni. Takim patriotą to i ja bym był. Kraj się rozwija z zapisu, czy nie bardzo? Kraj się rozwija z zapisu, czy nic? Na mnie to stoi wszystko w miejscu. W miejscu, tak? A Duda jak sobie radzi? No wczoraj był pan orędzie, pan jego tam kadencję ocenia. No weź no się człowieku wypowiesz. Orędzie Dudy pytam wczorajsze. Chce pan ocenić orędzie Dudy wczoraj, że powołał do tworzenia rządu Morawieckiego? Dobrze. Zadowolony pan jest, tak? Tak. Ale dlaczego? Jakie argumenty? Ale tak, takie argumenty, że proszę pana, prezentujący premier Tusk, nie? Nie ma żadnej wiedzy. Czy pan za Tuskiem nie jest? Nie chciałby pan, żeby Tusk był premierem? Nie, on się po prostu nie nadaje. Więc no panu rezydencja ma dwa złote. Dwa złote. Dwa złote. A teraz ile zapisu? Zapisu? A teraz? Jest różnica? Jest, oczywiście. 80 zł. Mówię panie, że nie ma innej metody. Boisz pan, że na przykład imigrantów puści Tusk, ogólnie pozycja? Emigrantów? A po co? Mamy... Jest to. Czy pan boi się, że mogą tutaj... Ja się wcale nie boję. A 13 może zabrać Tusk? 14 emerytury, 800, to wszystkie dodatki? Nie, no 13 te wie pan. Nie, ale pozycja mówi, może to... Może on to... mówi, że raz... Mówi, że nie zabierze. Raz zdane, to będzie odebrane, wie pan, ale... Czyli zostawić powinniśmy, tak? Znaczy, no, a co, a pan nie bierze trzynastki, czternastki? Nie bierze pan? Nie, no, to młody. Ile pan ma lat? 30? Ile tak, pan ma? To, ale mówię, dla emerytów, trzynastka. Trzynastka, to panie, to jest to dobre. Dodatkowa emerytura, dobrze to pomogło to ludziom? A oczywiście, mi jak najbardziej pomogło, no. Czy pan chciał, żeby PiS został, tak, Morawiecki był premierem? Tak. Przede wszystkim, wie pan, PiS już ma... Jakie takie plusy, nie, mógł spodobać, rozwinął się kraj. Ma problem, powiedzmy sobie, ludzie mają z PiS-u, mają ludzie praktykę. Ileś tam lat rządzą, nie? A nie? A jeszcze takie pytanie, kto głosował na tą opozycję? Dlaczego młodzi poszli za Tuskiem? Za ogólnie, za... Weba im namieszali, panie. A czy ich przekonał? Panie, weź pan na przykład tak, że... A dlaczego chcieli obalić PiS, jak pan myśli? Bo to chyba bardziej chodziło, żeby... Młodzi mówię. No. PiS nie do obalenia, ponieważ to jest za duża partia, jego obalić nie ma. Jak pan? Co powinni zmienić po wyborach? Co jest do zmiany? Co pana tak denerwuje? Co jeszcze? Z Unii powinniśmy. I pani, dlaczego pan chce, żeby być z Unii? Tak. Bo tam jest, proszę pana, my tym nic nie zyskujemy, tylko tracimy. Tracimy. Co możemy stracić? Tak, a wszystko. Czyli pan nie jest na przykład, żeby wprowadzić walutę nową, euro, nie jest pan za tym. No wprowadzili, którzy wprowadzili, to się nie mogą wiązać z koniec końca. A w Wielkiej Brytanii już weszli z Unii, jak pan to ocenia? Jak się im żyje? Bardzo dobrze. Zadowoleni są? Tak. Jaką telewizję?